Start! Już się mam go ściskany Konrad, to kolejny odcinek na moim kanale, czyli live. Dochodzi nam godzina 14, no nie może nie równo, bo jest 13:59, ale tak można powiedzieć prawie minimalnie o 14 rozpoczynaliśmy taki południowy dzisiaj live, po prostu. Mam nadzieję, że będzie fajne. O, co to jest? Poczekajcie, o, właśnie już mi się pasek. No ale poczekajcie, coś mi na telefonie przylazł. Ktoś napisał, poczekajcie chwilę. Halo, proszę się włączyć. Słuchajcie, my gdyby co kontynuujemy. Nie co? Skocznie. My jesteśmy, my chyba jesteśmy. Chwileczkę. My tu jesteśmy, pamiętam. Halo! Co? Halo! Nie co? Ale chyba nie mam żadnej wiadomości. Dobra, nieważne, okej, moi drodzy? Nie wiem, co mam teraz. Raczej żadnego drużynów nie mam, ale z Polakami ogólnie jest słabo. To jest ostatni, ale Aleksander zniszczył nasz noworoczny live, zdobył jeden punkt, więc a teraz Engelberg. Proszę Państwa, ostatni tradycja przed turniejem 468. Nie, to jest no aż tylu Polaków to rozpoczyna, no nie mogę. Rozpocznie aż Tomasz Flik. No ładnie, nie wiem. Cicho. Tomasz Pilch. Familiadzie. Dobra. Piotrek Grzyb! Ja tu nagram odcinek, więc... A? Cześć, Piotruś, Piotruś, o! A Piotrka Grzyba to nie zobaczymy na konkursie. Maciejku! Macieju, prosimy cię. Tej kariery jesteś już doświadczony, tak mi się tutaj skończy. No, ale to nie wiem. Maćka? Tlankowski, no, nie debiutuje w Engelbergu, bo jest po raz drugi, na czym się chodzi o jego konkursu w ogóle w życiu, w tej karierze tej Engelbergu. Może da. Kamil, no jednak nie jego drugi konkurs w karierze na Engelbergu, to jest już któryś. No bardzo dziękuję, to, że nie wiem ile dokładnie na Engelberga, ale teraz Kamil, Kamil w locie, Kamil, no! Nie tylko Kamil, oby Kamil się wygrywał na ten turniej 4 skoczni. I Kuba Polny po nim Kazach i Kamil Kubacki. Bo teraz to skok, ale Kuba, ten ważny. No ale, niestety Kuba jest bezsądny kompletnie. Moje skoki nie są zbyt... No niestety dobra. Aleksiej Kolorew, wow, wow! Co ten Kazak, ja nie wiem jak on to robi. Może muszę, jest to ciekawe, słuchajcie, ale dobra. Dawid Kubacki. Już zerem ósmym. Leć Dawidek. Dawid Kubacki, leci Dawid. Jest okej, co? Ten Kazak, 117 metrów. O, soku. Co oni tak dobrze ci słabi skaczą, ale mam duch. Tocha mamy. Dobrze. Muhammad Ali Bedie. O, przepraszam, Aleksander zniszczał. Wiesz, to tu nie skaczę, zapomniałem. Oj, Olek, 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 Olek! Wpadek niebezpieczny. No by Olkowi się nic nie stało. A właśnie co Olekowi podarował awans. No nic nie samo. Stefan Hula. Stefan Hula. Chciałem powiedzieć Stefan. Powinnam mówić Stefan. No ale... Stefan Mateuszus, Stefan Kukowski. Piąty. Klemens. Jedna... To jest nasza wiara przecież. Ja przecież tam wiszę, że jest stosunkiem. Klemens końcu się zakwalifikuje, bo teraz Klemens już się rzadko kwalifikuje. No, jest szansa. No trzeci i jest Klemens. Brawo Klemens. My to sobie pooglądamy, ile Polaków się nam zostanie. Już mamy Konrada chyba Jankowskiego. Piotrka. Niech to się zatrzyma. Już na chwilę. Mamy Konrada Jankowskiego. Bardzo się cieszę z tego powodu.
troszkę na Polaczków odpadnie, ale ważne, że jakieś Polaczki się dostaną, wiecie o co mi chodzi. Tak, 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 wszyscy. Lecą, no, podatek tych skoków reszty, bo reszta mogła się lepiej, znacznie spisać. No już nie mamy Olka, nie ma Kuby, Piotra, Jankowski na 50. X, D, D, D. No nie, no trzech Polaków na początku listy. Dobra, no może jak pykną daleko, no to będzie dobrze. Proszę nas, znowu Tomasz Pil. Oj, na warunki. Na tego, ale Tomasz, no nie. Bo Tomasz dobrze skacze kwalifikacje, na to będzie no, ledwo co 101. Ledwo co 100. Pan Reśnikowski, bardzo ładnie zdanie, 57. Mój Matral. Nie, właśnie, właśnie, to jest problem. Właśnie, to lepiej. Z tymi skokami, jak ma 90, jak ma odległość tylko do prowadzenia 96-7-metrową, jak na przykład miał teraz, to kurczę, niestety Konrad nie radzi sobie z tą odległością. Ląduje już o wiele krócej. A, ale teraz mistrz olimpijski, Kamil! No Kamil, oby Kamil zdobył się rundy, bo trzeba walczyć z tym, nie jest możliwe. Zajmę go konkurs Oberstdorfy, no Kamil, Kamil! Jest to niestety upadek Kamila Stocha! Ojojoj, raczej awansu do serii finałowej nie będzie. No nie, no co ten Kazach za dobrze skacze? Kamil, ale da. Nie słabo, no Polak ma jako górę. Na początku listy, no ale niestety, no Dawid też sobie nie poradził. Ale no, gdzie tu pan? Szkoda, że Kamil nie lotował na dwie nogi, ale jest trzeci. Jezu, no nie, no Kasachowy chyba, nie wiem, czy się tam mi słabo. Ale teraz klemę. Drodzy Klemens, Murańka, oj, też za szybko się wybił. No i I raczej żadnego Polaka nie zobaczymy w serii finałowej. No nie, no nie ma szans. No niestety, nie można mieć zawsze szczęścia. No niestety, to też niedobrze zniawczy, bo oczywiście nas zbliża się ten turniej, który skończony jest bardzo piekielny, bo wiemy oczywiście. No szkoda tego Kamila, bo Kamil bardzo ładnie skoczył. Może by może o punkty powalczył. No ale spokojnie, spokojnie. Tylko roztrącenie. Może w turnieju czterskoczni Kamil i spółka będzie sobie i spółka będzie sobie lepiej radziła. Mam taką nadzieję. Bo to nie wygląda dobrze. Petner prowadzi zaskoczenie. W ogóle patrzcie. Patrzcie, Antialdo szósty. Sztuca ósmy. Ciekawy też, ale on ma dobrą formę. Patrzcie, patrzcie, kogo. Patrzcie, Kevin Wigner 12, Maksim Oszkin 9, to 13. No, mamy tutaj sensację. No i jeden zawodnik punktów nie zdobędzie. Na skazanie bez punktowania jest na razie Laniszek chyba. A jest ten mecz, który ma zapewniony punkt co najmniej. No, ale patrzcie, Win 136, a nie, już ja kończę. 136, no to się dziwię. No i chyba wygra konkurs. Nie, Tandę 135, no ale chyba notami tam. No i 134 Petera. I Fetner wygrał konkurs, patrzcie. A Tandę trzeci. No i Tandę prowadzi. A to z naszymi? A z naszymi dalej w kratkę. Dobra. Uwaga, moi drodzy, turniej 4 skoczni, tam, dam! Klingę teraz, aha, czekajcie, zapisałeś mi pokaz świata, ale ja muszę zobaczyć, co jest dziwne, Kamil rozpocznie. A co jest dziwne? Czemu? Czemu ja mam tych Kazachów na to, co oni tak dobrze skaczą? Tu jest pierwszy. Już mają mało, już mają słabe, ja nie wiem, co oni tak. Daleko. Czy oni mają, powinni mieć gdzieś tyle, no. Nie, już tak słabe. No i zmieszę. Już nie może tak być. Składamy po 840. No przecież to jest. Przecież to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby tak dobrze skakali. Sokolenko. Co?
też dziwne. Mu też mało. No, ludzie, no wiem, że to takie głupie trochę, że tak to zmieniam, no ale kurczę, no. Przecież no Kazachowie nie będą tak dobrze latali, no kurczę, no nie. Nie może być. Halo, ludzie. 800, no. Okej, okay, no. Teraz jest okej. Okay. 8 konkursów i turniej jeszcze skończy. Tadadadam! Co już teraz się nam uda? Rozpoczyna Dawid, Kamil z 8. Wow. Rozpoczyna Dawid Kacki, proszę Państwa. Turniej teraz skończy 68. Ważne, żeby jakiś Polak się zakwalifikował, bo to będziemy w parach rywalizować. O, Dawida, zobaczymy. No niestety, mamy KO. Macie! O! Muszę to się wpomędza, no. Bez awansu. Ekelberg, no słabe ma te skoki, no fatalne ma te skoki. Macie, no. Co się słyszało? Tak. Dzik po prostu złamany. Sokolenko, nie no. Siedem, nie to się, a co im ci Kazachowie tak dobrze? Kolejna piątkowska. Leci debiut w turnieju 4 skoczków. Nie wiem, czy będzie. No i na razie drugi. Najlepszy z naszych. No nie, no to się żeby świeży. No czemu Turek tak dobrze. Czemu ci słabi tak dobrze skaczą? Jezu! To jest bez przesady, chyba wolno. Chyba, muszę. Słabsi są od Polaków, lepsi, no nie. No co jest od Polaków? Prędkośnie trzeba dobrze skakać. Potrek. Spóźnimy, wiecie, a to trochę ma Polonez! No czemu Polacy upadają zawsze na tym skokach? No nie było, no nie wiem. Ale może chociaż Kamil chce się. Pogrzebał szansę na te punkty, ale później jak to się może mieć lepsze miejsce, no. Nie pracował, na razie jest drugi. Szansa, na pewno po jakiejś będzie, to jednak będzie Kamil czy Tomasz. O, Kamil, no Tomasz, no Kamil. Ósmy. Kamil z awansem, teraz niszczą. Na Polaków, drugim Polaków, wyłączyłeś do Kamila. Olek. Trzeci, jest Olek. Będziemy mieli Aleksandra Zniszczoła. Mamy Stefana Kule. Czy Stefana Kule? Nie, że ja czemu ja tylko to nie. No nie, no cóż, Stefan ma właśnie problem taki jak ja. O, jeszcze Klemens, no kurczę, no. No, myślę, że jest szansa jeszcze na pola. Jak to zwykle. O, Klemensa tutaj nie skreśla, bo na drugim, tak mamy już. Ajajaj, no i reszty nie będzie, no kurczę, no niedobrze. Właśnie, kurde, no nie. Nie może tak być. Tyle mamy, dobry mamy skład. Ludzie, no kurczę, no nie. Jak, mówię, ja... Nie, Konrad Jankowski się dostał, a? To dobrze. Brawo, Konrad. No dobrze, że się Konrad dostał. Będzie znowu 50, będzie się... Będą już jaja. O, te... 10 miejsce do Konrada Fasyjo, skoro chodzi o kwalifikacje. Nie będzie w ostatniej parze skakał. Polak? No ale Polac, no kurde, no mogło być lepiej. Dobra, to są pary. Klemens będzie z Marczkiem właśnie. Kamil z Podelką, jeszcze z Fednerem. Jankowski z Klimowem, kurczę. To nieźli rywali. Znaczy, Murańka i... Porajka i tyle. Już Maksimoczkin umie skoczyć. Wygrał Kraft oczywiście. No, tu się tak ładnie. Oś ty.
Antrigo Alto nie ma, nie ma Klausa, no nie ma Takeuchiego. Sprawy pewnie nie będzie. No już do Clemensa się, proszę państwa, zbliżam i wygrał Johansson. No już trochę mam skasowanko. Oczywiście, że Sokolonko. No i Clemens! Clemens! Zobaczmy kamion, należy Clemens! Brawo! Brawo! Dobrze! Ale niestety Clemensa nie ma. O, jednak Clemens odpada. Mimo że to była bardzo ładna odległość, jak tutaj było trzeba. No, 132 na przykład skoczyć. Może by maksimum oczki jeszcze ewentualnie przegrał, albo by Clemens był lucky loserem. Ja mam jeszcze Kamila, Olka i Konrada. Kamil. Kamil. Graj z tym Romanem Kołdelką, no niestety, no on nie wygrał. 31, no niestety, no Kamil też sobie nie poradzi. Ale może poradzi sobie Olek i Konrad. Oj, nie wiem, państwa, naprawdę nie wiem. Alek, Olek. Manuel Ferem. Szkodzi te 120, 130 najlepiej. O nie! Ale co to nie było? I jeszcze może Konrad, jeszcze może Konrad, jeszcze może Konrad, jeszcze może Konrad. Pierwsze punkty, jakiekolwiek. No i Konrad. Nie jest taki słaby, proszę państwa, zawodnik. Ani nie zaczął próbować świat, no. To 43, no niestety. Z Polaków w serii finałowej turnieju 4 skoczni. No może w gar papa będzie o wiele, wiele lepiej. No. No nie, czy to był dobry pomysł na trenera narodowego. No przepraszam, no nie jestem profesjonalnym graczem w Elwski Jam 4, więc proszę nie krytykujcie mnie w komentarzach, bo ja nie jestem jakiś wyćwiczony. Ja chciałam to zrobić, bo nie miałam pomysłu też, no wiecie, no. Też musiałem coś zrobić z tym sezonem, bo wiecie, jednak chcecie minuty, to nie, to już nie pasuje tak trochę. Przepraszam, no. I wygrał Johansson. Dobra. No może garmić będzie lepiej. No ale Polacy mają przechlapane. Robert Johansson prowadzi w turnieju 4 skoczni. Tandę w Pucharze Świata. Garmisz. Garmisz Partenkirchen. Skocznie. Ale rozpocznij Kamil Skoczni, który... To nie radzi sobie, to sobie nie radzi. I chyba właśnie z tą przyczyną nie radzi. Nie radzi. Pierwsze wiem to. Ja sobie spróbuję taką kamerkę taką jedną, wiecie. To było tak. Pan chyba? Było Edmund. Tak, dobra. Okej. Dobra, mam to, słuchajcie, mam to. Okej. Garmisz. Mam, proszę państwa, Garmisz, Partenkirchen. Teraz rozpocznie Dawid. Z tej kamerki będę startował. Znam się teraz. Dawid. Anki. Ojej, nie ten stop. Pamięt Ali będzie spokojnie, gdy Dawida pokonał Mamy Maćka Kota. W ogóle sobie poradzi, który jest kompletnie bezpieczny. Bez wstępu w pierwszej rundzie. A teraz no nie, nie, nie. 120. Tak, to masz 5. O, dzień dobry, na ten sposób moja siostra, która szła tylko tak na chwilę w gości. No, 24, ja chciałam panu tańczyła awans naszych. Piotr Żyłka. Piotrek Żyła. Wiewiórka. Wiewiórka leci. Piotroś, Piotroś! Mi się przynajmniej wydaje. Od pary Polaka będziemy mieli. Kamil! Kamil 100!
swoim Kamil miał kontakt Engelbergu z panem Michałem Dolżonym, no ale trening nic nie przyniósł. Trening nie pomógł zbyt Kamilowi, no nie pomógł kompletnie. No Kamil, Kamil, no i po Kamilu, no. Nie, znowu trzeba jakiś trening Kamilowi przeprowadzić, albo go w ogóle wycofać ze skoków. Nie może być. Dobrze, dziękuję. Przyznam, że się powiem do dobie, ale niestety ten stół mi się nie zakwalifikował. A teraz Konrad, Konrad, ładnie! Inaczej nie wiem, ładnie to nie było. 18 metrów. No, chyba wolno, bez formy. Jeszcze, mówię. Jest bezpunktowy. I oni mieli wadę kuby wolnego. Pechowie sobie. Jeszcze się stał. I mamy Tomasza Pircha. A teraz może się dostać drugi Polak. Tylko czy to będzie Aleksander Zresztą, czy a Tomasz Pircha? Tomasz Pircha. Nie pamiętam. To będzie ta druga osoba. No, nie, to był Piotr Żyła, proszę Państwa. No w końcu Piotrek się dostał. Tak, w końcu Piotrek się dostał. Ale Piotrek się nie umiał dostać do tej serii finałowej. Misiu, dziewczynki zawsze też mają takie fajne opaski na głowę. Stefan Kula. No i może jeszcze Clemens coś tam robi. Mamy szansę na Polaka czwartego, piątego i... Tutaj. Więc aż 10 chyba Polaków. Zapasy było Clemens. No i szósty. Ale go nie wykluczajmy, jest. Jest pierwszym oczekującym. I może Clemens nam tu wyjdzie. I chyba wszedł. I nawet chyba Konrad... I Konrad Jakowski też, proszę Państwa, wszedł. Więc fajnie, fajnie. No Dawida Kubackiego nie będzie. Przecież. Blisko był, ale nie wejdzie, bo wiemy kto, ja to czuję. Pewno chociaż. Nie no, Dawid jest blisko, a drugi oczekujący, ale... Aj, awans, nie, Dawida nie będzie, Dawida nie będzie. Proszę Państwa, niestety Dawida nie będzie. No. Dawid 52. Mohamed Ali Bedier się dostał. Konrad Jankowski 46. Wygrał ten prolog. Johan Anderfurt, czyli te kwalifikacje. I mamy pary. O, Tomasz Klik. O nie, Tomasza nie będzie. Chyba Jasz, nie wiem. Daniel Huber, Prez. I Konrad Jankowski. Ostatni z naszych. Będzie znowu będzie z Highbackiem. Znowu jest naszym. No już, ale mamy bliżej już Polaka. No szkoda. No i wygrał Rysiu, oczywiście kolor wadzie, ale teraz Tomasz. Tomasz, ten cały polski. O, Tomasz, Tomasz, ładnie, ładnie. Oj, upadek, no i Tomasza nie będę, no przecież Tomasza nie może. Nie było prawa, żeby Tomasza w ogóle było w serii finałowej. Żadnego takiego prawa. Szkoda Tomasza, bo to była przyzwoita odległość. Dobra. Ale trzymam kciuki już za Piotrka, żeby Tomasza się nie została. Trzymam kciuki za Piotrka. Piotrka skoknie Tomasza. No ale Piotrek też sobie nie poradzi. W kryzysie. Kompletnym w kryzysie. Ale to pani Maciek z Danielem Huberem. Oj Maciek. Oj. Pierwszy raz zakwalifikował się do turnieju 4 kosmów w tym sezonie. On tutaj nic nie robił. On tutaj dał na luziaku po prostu wygrać Danielowi Huberowi. Po prostu wygrać tą parę, żeby... No po prostu Maciek dał Danielowi Huberowi tą parę wygrać. Ale oby Olek jeszcze nie dał tej pary wygrać. To no, wracam tylko, żeby... Może zakończył tylko kosmów, a może nawet... Zwycięskie miejsce, czyli na pierwszym.
Polska o tym marzy. Nie, 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 nie. Tutaj też Oleg dał wygrać Domenowi. Ale jeszcze mamy dwie wiary. Mamy jeszcze Klemensa, przecież mamy jeszcze Konrada. Oby się nam udało. Teraz Klemens właśnie nasza przedostatnia szansa na ten awans do tej serii finałowej, no ale trudno będzie, no. Chociaż tutaj Klemens. Ale no nie, no przecież to dodajki to tak naprawdę nic. Ale może jeszcze Konrad Jankowski tutaj zaważy. No i Konrad, ostatnia szansa. Za Polskę. Konrad, nie. Konrada nie zobaczymy. No i Polska znowu skoki. No niestety, no takie skoki się nie oddaje, proszę państwa. No niestety. Tutaj, patrzcie, ale Forfang dopiero 18. No i wygląda tak wszystko. Szkoda, że nie, żaden Polak nie był lucky loserem. To by jeszcze było ok, bo przynajmniej by Polak jakiś punkt zdobył. I sobie dokończymy turniej czterech skoczni. Może po części austriacki będzie lepiej, się Polakom skakało. Konkurs wygra Kilian Pajer sensacyjnie. Polska nic się nie zmienia. Oczywiście może być inaczej. Mamy bieżącą małą stocznię. Tutaj może Polacy sobie poradzą. Przekuba. Z tej kamery to kurde to nie jest dobra. Ale może. Patrzcie, tutaj mi się lepiej spadnie. Kuba na razie dobrze się Kamil! Debiutuje na tym obiekcie. Jojojoj! Kamil, no czemu ten Kamil nasz upada ciągle? Nie. I nie, nie, moi drodzy, nie. Ja chcę to zresztą też, przecież Kamil nie może ciągle upadać. Nie? Ładnie widać? To była kreskacja paru świata, no. Dzisiaj osobę teraz Piotrek zresztą rozpocznie. Był wygarnił w pierwszej serii druga. Drugie się 8 pozwoli wygrać przeciwnikowi. No nie, no i Polak upada. Trzeba na dwie nogi chyba, że tam. Nie, Polacy muszą się coś pić. Może być. Ależ Dawid! Pięknie! Tak, ty tak skoczył w konkursie, to by było coś wspaniałego! Wspaniałego, Polak Jankowski. O, wspaniale! To były punkty do turnieju, już teraz koszy, że Konrad już tak zadawająco prawie. No. Drugie miejsce. Turek. No, Turek 6-7. Nie wiem, czy on tam wygrał, ale pewnie on, bo Konrad miał zachwianie w locie. Znaczy miał przykręcenie, a on nie miał. Ten pewnie Turek. Tak. I mamy Kamila Stocha. Debiutuje na tym małym, najmniejsza skocznia w Pucharze Świata i turnieju czterech skoczni. No i Kamila Stocha. Kamil. Zaczęli się obawiać o Kamila z tymi lądowaniami. Kuba! Jako wolny. Po prostu. Niskie ceny. I pierwszy Kuba. To właśnie może być tylko przełomowy turniej czterech skoczni dla reprezentantów Polski. Tomasz Pik! To takie coś było w konkursie. Jeszcze jak i drugiej, bo żeby opadł, no i Tomasz skoczył najgorzej z wszystkich skaczących skoczków, no i go nie będzie. Ale może bardzo się wstąpię. Leci. Macie go! Pięknie! No i Maciek jest awansem właśnie. I Polak znowu się dostanie. Ale są też mistrzów. Pięknie się pojawił. Ale tutaj już to się pięknie.
czwarte miejsce. Tam jest Urańca. O kurczę, to nie wiem, który skośnił, to kończymy dzisiejszy live, ale szklane skoki! Piękny skok. I to było serce Polaków, więc się Polacy już nalatali dzisiaj w kwalifikacjach. One w kukucie polatali sobie bardzo daleko. A patrzcie, ej, może jakiś Polak będzie nawet w lepszym parze. Czy pomyślałem? Większość Polaków raczej może Maciek i Klemens będą mieli gorszego rywala. Ej. Jest szansa. Proszę, niech to się skończy. A jednak takiej szansy chyba nie będzie. Blisko. 25. Może? Jest! Patrzcie z Formaniem! Ale niespodzianka. O kurczę, tylko że o 71. No już polecamy pod górkę resztę. Stoi na Maćku presja. Zostań to pole, tak jak poczułeś. Tych kwalifikacjach! No niestety jednak Maciek przegrał, ale może będzie tym lucky loserem. No, może będzie Maciek lucky loserem. Ale Klemka jest facet, może być takim zerem. Zentan Polski, o Klemens, to w ogóle nie będzie ma. To fatalne. No oczywiście, że on nie mógł wygrać. Przecież on nie mógł wygrać. Ale skoczył Maciek, jednak najdalej. Nas skasowali już z serii nowej. Kuba! Kuba, no. W końcu Kuba się dostał z tych zawodów. Jednak będzie spokój piękny. Nie powiedziałbym, no niestety. Dawid, może Dawid. Też jeszcze w tym sezonie jak już miał 4 skoczni. Wie, że to nie. Szefan Lej na spokojnie go pokona. Ale nie wykluczajmy, patrzcie, bo mamy Maćka Kota. Pokonać z Polski 50. Bo bardzo ładnie się spisał Maciek. Ma szansę na punkty. Czy oczywiście go nie wywalą, nie skasują go. Mamy Stefana, no! W końcu Stefan się dostał na tutaj cizać, no. Niełatwy rywal. Stefan musi rywal. No, Stefan nie jest. Ale jest! Co się stało? Stefan Hula wygrał parę! Jest! Proszę Państwa! Cieszę się bardzo, bardzo się cieszę. W końcu wygrałem jakiś Polakiem. No nie, no kurczę, no nareszcie. Nareszcie po prostu, nareszcie. Stefan ma zapewniony awans. Nieważne gdzie będzie miał awans. Jak będzie tam 40 któryś tam, to chyba też będzie miał awans. No i skasują go. Kamil! I Kamil właśnie, o nie. Tylko nie daj, nie raz Kamil. Ale Kamil może jeszcze tutaj zaskoczy Daniela. Oj, czemu ten Kamil? Dobra, jeszcze ten upadek. A była bardzo ładna odległość. No i mamy, no niestety Maciek nam odpadł, ale Stefana nie pożegnaliśmy. I Konrad teraz! Teraz Konrad bardzo właśnie z Karem Najderem, reprezentant Polski, rywalizuje młodziutki, ale co to? No! Wygrał! Wow! Pięknie Konrad! Brawo Polacy! Brawo Stefan i Konrad! Szkoda Maćka, no 21 dla mnie powinien być. Może? Kamil się nawet dostał, fajnie! Kamila mamy, patrzcie, Kamila mamy, fajnie! Kamila nam dali, no! Kamil szansa na punkty! No i teraz Kamil właśnie ma szansę na te punkty pucharowe, punkty pierwsze, punkty w turnieju, 4 skoczni Pucharu Świata, ale Kamil nie, Kamil fatalny! Stefan! Albo Kamil, albo Stefan! Tutaj raczej Stefan! Przecież Stefan tutaj wyciągnął! Oj, ale Kamil chociaż 30 miejsce, może ktoś tam jeszcze zepsuje, ale nie sądzę. Peter?
Nie. I teraz ładnie. I Konrad. Ale to jest kolego. No, pierwsza punktyka jego tej młodej karierze. Pięknie. Brawo, Konrad. No i nieważne, co musisz punkty te. Mój drogi, masz. No jesteś. Masz jeden punkt, ale to tam. Już nieważne. Bardzo się cieszę, że chociaż dwóch Polaków punkty zdobyło, bo Kamil punktów oczywiście nie zdobędzie, bo będzie 31. Tutaj nawet mam zdjęcie Kamila. O, ale patrzcie, Stefan będzie miał dużo. Szybko będzie miał tam. No jeszcze stop. No niestety, dobra, patrzcie, Konrad Jankowski 29. Czyli dwa punkty. Stefan 5 punktów, a wygrał zawody Stefan Laje. Ja nie mogę. Joshua Moreno. Pięknie. Ale w końcu jakieś punkty Polak zdobył, jak tam generalce. No, Stefan się wybił na 45 miejsce. Pięknie. Jeszcze Kamil, te Kamil punkty. No i uwaga, ostatni konkurs turnieju, który skoczni bliżą z hofem. Na! Ktoś nie padał z tym na internet, tylko muszę coś zobaczyć bardzo pilnego. Nie, mam to zapisane, okej. Kończymy turniej, czyli skocznie imienie Paula Eisenknechtera, chyba imieniem, bo ja nie wiem. Ale kłuć wolne, no. Większość youtuberów tej skoczni nie lubi, bo jestem dziwny taki trud. O Jezu. Co? Jeszcze szybko wybiłam. Ale chyba nie zobaczymy. Kamil stop. O, 31 niestety. Mógł mieć chociaż jeden punkt. Kamil nie wykorzystał tej szansy, ale to może jeszcze Kamila. No i Maciek już ma pod górkiem. Też daleko skoczy, żeby to był ten awans. No skok to nie skoczy. Skok jest gorszy. Gorszy od Kuby. Może się nóżki, bo to duże było okno. Dobrze, czekajcie widzowie. O, jak ja wyglądam. Dobra. Ja wyżej żyłem. A Piotrek żyła. Nie lubię też, zresztą trudno właśnie wyczuć ten klub, więc nie dzieje, że niezły skok, to jednak trudno będzie pokonać Kamila. No Turek Kamila nie pokonał, ale też się zdobył. Nie, Tomasz Bill, ten debiutant chyba, nie, to nie jest debiutant raczej. Oj, ależ Tomasz! Oj. 10 na to nie jest ważne. Ważne jest zdrowie zawodnika. Znaczy się by się stało. Tak mamy Dawida Chłopackiego. Chłopacki Dawid. Dziękuję bardzo. Ładny został. Malinka tego poprzedniego konkursu. Bo nie czy się właśnie on dostał. A teraz też ładny konkurs. Dawida. Ale kto to został? Boż, przyjechał o lepszy. Państwa, kolej ten kostek. No. Pierwszy dwa punkty zdobył na normalny skawał i to się posunął do jego najlepsze miejsce w karierze, w zawodach najwyższej rangi. Ja tutaj już ponad. Ale brawo za te dwa punkty do tej klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Mamy Dawida i Kamila. Znaczy mamy Kamila i Dawida. Z czego możemy Clemensa tam doszyć do chłopaków naszych wiernych. O, Clemens to w ogóle fajnie skoczył. 28 metrów. Masakra. No i tutaj Kazek nawet skoczył lepiej. No tutaj oprócz Badiera tego. No i albo Stefan, albo Maciek w zawodach. Kamil bardzo się spisał ładnie, bo w konkursie też dobrze spisał. Dobył w końcu te punkty.
A brat czekają. Mamy teraz Stefan. Ostatni kwalifikacjach. Oj! Stefan! Oj, Stefan chciał się pokusić, ale się wpada, no i wpada, no i. No. Sobie poglądajmy. Ruszył Andreas Schuller na stół wyprzedził. O mój Boże! Tymi skokami to ty, Polacy nie tego. Nie. Interere, tak, interere. No, Kamil nie będzie tym lepszym. Chyba. Raczej nie będzie. Może będzie. Chociaż 25 wtedy było z tym Maćkiem kotem. Jest jeszcze na to szansa, chociaż nie. Szansy nie ma. Czy Kamil będzie, tylko będzie miał gorszego, lepszego rywala znaczy. No Kamil 30, no byłby jeden punkt, gdyby to był konkurent, by Kamil przynajmniej punkt sobie zdobył, no ale to już kwalifikacja. Niewiele zabrakło po prostu. I mamy Kamila jako pierwszego. Polega, przepraszam mu za moją Natalię, która znowu mi kaszle na live. No i moja Krysiu piątą poleciał, no. Kamil. Kamilek. Tak to uczynił. Kamil po te pierwsze. Ty pokonaj taku zdetronizuj, ale Kamil nie. Kamil nie radzi sobie w ogóle. Już tutaj Kamil sobie w ogóle nie radzi. W sezonie. Pierwszy wywalony, pierwszy wycięty, zalewano finałowy, ale żeby Dawida nie wycięli. Dawid, Kubacki, no. Nieźle. Jednak nagrana ruda to jest mało. Bo proszę Piotka, Kubę, Maćka i Stefana, który był 50. Ojoj. No to pojedziemy lepiej na kawę, żeby chociaż się przywiecić, co? Dobra, zaraz pojedziemy, tylko ja skończę się, no. Dobra. O, już Dawida jest, też nie mamy. Piotrek! Żuła. Już na rozbitego kontra Alex Insa. I wygra tu Insa. Piotrek Zepsu! Jest. Jak tak można skakać, proszę państwa? Jeszcze jest trójka, może oni chociaż odbiją nam serca. Kuba! Kuba kontra Johan Andre Portman. Piękny skok się domagamy od Kuby. Kuba! Nieźle. Ale Kuby nie ma! Kuby, to było za mało! Ale jeszcze jest Maciek i Stefan, nie wykluczajmy Polaków. Bez punktu. Przecież oni się wykluczają. Pucharu świata. Naciągnij. Przecież na domenę za mało. Wiedziałem. No ale może jeszcze Stefan jakieś punkty zdobędzie. To jeszcze nie koniec, moi drodzy. No, Niko się powie, że teraz jestem na dworze, to spoko, nie? I ostatnia kara, ostatni skok. Być może Polak, może się tak na wejdzie. Stefan nie. To był ostatni skok dzisiejszego live'a, proszę państwa. Bo Stefan się oficjalnie żegna. Jest, co on zrobił. No niestety, no takie skoki to nie dla Polaków. Pierwszą serię wygrał Daniel Huber. Kupcio wygrał pierwszą, znaczy kolejkę. Szkoda, że kabin zepsuł. Iż małola. Dnia mleka to by cię ojciec zabrał ze sobą. Byś pojechała z nami. Ale proszę państwa, wygrywa Andrzej Semenik. No ale tu mnie wtedy skocznie wygrywa, proszę państwa, kto? Nie, przepraszam, wygrywa turniej teraz skocznik, kto? Wygrał pierwszy konkurs. Nie wiem. Dobra, wygrał Anzus, proszę państwa, brawo. Słoweniec wygrał. Brawo dla Słowenica, to w tym roku właśnie orzeł leci do niego. Ale proszę zobaczyć, no nasi. Przypomnę, nie było tak źle w turniej w tym skoczniku. Przecież przypomnę, w trzecim konkursie tego najbardziej prestiżowego cyklu w tym sezonie. Wiszą sobie na normalny skok, nie myślisz, trzech czy dwóch Polaków. No ja my tylko myślę, to było. Ile będzie.
Słuchajcie. Do zobaczenia. Elo. Pa. Cześć. A pa.